Siemanko, witam was w czwartym odcinku Kazama vs. Widz. Tak długo na niego czekaliście, pisaliście w komentarzach i tak dalej. I wraz ze mną jest dzisiaj Wiktoria. Zobaczcie, taki piękny skin, przywitaj się. Dzień dobry. Pada Kazama AK, cichy ninja w akcji. Gra z nim na bicach, wie, że sojusz twój wygrany. Made in Backwake, ziomuś też Minecraft. Jak Kazama coś nagra, ja zawsze się jaram. Także jesteśmy dzisiaj wraz z Wiktorią. Nie no, z Blue, BlueBeetle.pl, czyli w sumie, dobra, no mówią na ciebie Blue, nie? No. Będę na ciebie mówić Blue. I jesteśmy dzisiaj na Escape'ie. Ja w sumie nigdy nie nagrywałem Escape'ów i tak dalej, ale teraz jest właśnie nowy rok, także taki, nie wiem, no specjal w sumie Escape noworoczny czy coś, 2015. Kurde, nie mogę stąd wyjść. Dobra, już tutaj się uratowałem. Więc tak, chodź, po pierwsze co? Zawsze trzeba przeczytać ważnie zasady. Ale to jest instrukcja, ja zawsze z wujkiem ustanowiliśmy taką zasadę, że instrukcji się nie czyta, także chodź! Chodź, idziemy dalej. Więc tak, tu mamy łóżka. Każdy ma swoje skrzynki, jak widzimy. Nie wiem, po co w sumie nam to łóżko, ale dobra, idziemy. Żadnej instrukcji, ale skrzynę... dobra, łuk i tutaj mamy łuki. Ej, co, mamy nawalać w te płytki, czy w te obrazy? Chyba je po prostu rozwalić te obrazy, a one aktywują płytkę. Aha. Tak? No tak domyślam się. Obrazy reaktywują płytki? No, itemki, nie? Bo spadną. Aha, dobra, ej, bez... No tak, to jest mądre. Ale te obrazy mi się wydaje, że są na jednym tutaj... na jednym, jak to się nazywa? Poziom pion... w jednym pionie. No. W ogóle, póki co tutaj, no właśnie, bo to ma być Kazama vs. Widz, czyli mamy rywalizować. Ale widzimy, że na początku musimy współpracować, także mam nadzieję, że później będzie coś takiego w końcu, że dojdziemy do jakiejś tam rywalizacji. Dobra, już tutaj snajpimy. I ostatni... Mogliśmy akurat w ogóle podzielić to jakby, żeby każdy miał porówną ilość. I woda się otworzyła, a ja tu jeszcze, patrz, jeszcze tutaj nie otworzyłem wszystkiego, ale dobra, jest woda. Ty pierwszy, ten lepszy. Nie no, dobra, ale tak chamsko mógłbym ci, stary, przywalić. A w sumie się podsadzę, szybko, dobra. Jestem gracz jeden. No nie, ja jestem gracz, gracz pierwszy, idź stąd, gracz pierwszy jest lepszy, nie, no wyjdź. Dobra, kto pierwszy tam dojdzie, ten jest gracz pierwszy. No kurde! Ja chcę być gracz pierwszy, nie, zabijesz mnie. No. Feed. Nie, mam 3 serca! Mam 3 serca! Dobra. Dobra, spoko. Spokojnie. No ale ej, ale to serio nie jest łatwe. Teraz już nie wyjdzie. Ej, mam pomysł, ja tam wypnę. Jestem, dobra, to ty idziesz tam. No, dalej, musisz iść, bo tutaj no. Ja patrzę, ja muszę ten obraz chyba... Okej, zrzuciłem ci obraz, także ej, czekam. Ja się do ciebie tepnę, okej? Jak się? Ej, nie, ty się do mnie no nie bo, tepasz. Ale ja na spawnie jestem, no. Czemu? Spawnie. Zabiłem cię? To jakby miałem mało serc i... po prostu spadłem. Ups, to nie było zamierzone. Kazama nagrał chyba o 6. Dobra, dalej, co tam masz? Czy można postawić dźwignię na suficie? Nie, chyba. Nie. Nie można. Jakie zastosowanie mają ziarna kakaowca? Barwnik? Nie. Barwnik. Ja no, obstawiam, no, barwnik, że barwnik. Strzelam. Ja obstawiam, że ciastka, no ale dobra. Inaczej szmaragd. Waluta. Orzeszek. No to waluta. Orzeszek? Orzeszek. Serio? Dobra. To piszę. Na jakiej wysokości nie da się już budować? 256 chyba. Ale zależy nam, bo to w sumie to jest nas zależy na jakim serwie, ale dobra. Na zwyczajnym Minecrafcie. No nie? Tak, no. Kaszanka, nie czekaj, nie, skojarzenie Minecraft, kwadraty, sześciany, kurde. Kaszanka! Kwadraty, ej, bez kitu. No skojarzenie jest błędne, bo to powinny być sześciany. No i co, nic ci się nie otworzyło? Nie zbędne, tylko złe, no nie. A masz ten obraz? Dżej, to coś źle chyba zaznaczyłeś, no. No dobrze wszystko, nie? No nie, bo może na przykład kaszanka, nie? No... Nie, no nie wiem, serio, czekaj, no... Można postawić dźwignię na suficie, no nie.
Jakie zastosowanie mają ziarna kakaowca? A może można wejść tam zmienić coś? No ale... No i co? O, i otworzyło mi się. A no, no, można. Ej, to ty mi powiedziałeś. Okej, okay, ale nie, ja tak strzelałem, że to może być źle po prostu. Ej, ale dobra, ja jestem profesjonalnym graczem Minecrafta, jak coś, ja gram już rok Minecrafta. Ale znieść tę tabliczkę, powinno być tę tabliczkę, ale jej nie zbieraj, a jeśli zbierzesz, to wyrzuć. W ogóle coś tam słyszałem, jakiś dźwięk, także... Czekaj, bo tu mi się otworzyło w ogóle coś. Idę, jest labirynt jakiś. No gościu ten tutaj łazi, no. czekaj, co to? Wrzuć obraz, jaki obraz? Daj mi obraz. Jaki obraz? Tu mam wajchę jakąś. Aha, no, otworzyło ci się coś tam? No, otworzyło mi się. Dobra, spoko. To dawaj ten obraz, tu mamy dozownik. Obraz. Aha. Aha, i ogólnie... No dobra, no daj ten obraz, bo ja chcę zaraz coś powiedzieć tutaj, kurde. Już. Dobra, wrzucamy. No! Nie mogę tak wrzucić, czekaj. Dobra, leci. A co jakbym rzucił strzały? A no to byś oszukał życie. Ale nie, tam może są tego, wiesz. Ale nie, bo to chyba się powinno ten wyrzucać wszystkie ity po zakończeniu zadania, ale z tego. Ja nie wiem, kiedy na przykład zakończenie zadania jeszcze wyrzuca coś niepotrzebnego. W ogóle zebrałem tabliczkę, oszukałem życie. Ej, dawaj, bo woda tutaj nam się otworzyła, także jakie mam? Aha. Ja sobie uzupełnię ten jedzonko, ukośnik fit pisz, nie? Fit dobra, ale... przez 2 E. Więc tak, ogólnie ja pisałem właśnie na Facebooku, się pytałem, kto chce być tutaj na tym odcinku Kazama vs. Widz 4. Jeny, się wystraszyłem. I pisaliście. I a tylko, kurde, pisaliście na Facebooku, a ja prosiłem, żeby pisać komentarz tam pod filmem. Wiele osób pisało na Facebooku, ale nie wiem, może tam chcieliście i na Facebooku, ja i pod filmem. Ja byłem mądry i napisałem dobrze. No i okej, okay, dobra. Jasem, no ale też ale było. Jakie mam tak, do ciebie pójść? No ja czekam na ciebie. I były takie ale nie osoby. Wiem jak. No woda ci się tam ten. Halo? Jaki geniusz! No ja. Co ja chciałem powiedzieć? No nie wiem, co ja chciałem powiedzieć, lol. Może źle nie pod tym napisali, znaczy, że chcieli może coś tam na Facebooku. Nie wiem, co chciałem powiedzieć, ale dobra, ogólnie fajnie, że tutaj wam się podoba ta seria, że chcecie być wraz ze mną na tej serii. Dobra, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Nitka to wskazówka, gdzie znajdują się diamenty. Tylko w tej rundzie możesz niszczyć ziemię, obsydian, drewno, diamentu i żelazo. Musisz zrobić diamentowy kilów i zniszczyć obsydian. Dobra, więc tak, kopiemy. Tutaj już mamy... Najpierw żelazo. No. Żelazo. Ej, masz to żelazo? Nie. Ja też nie mam. Ej, bo drop z rud wyłączony. Ja pierdziel! Ej, jesteśmy po krótkim cięciu. Tutaj admin serwera nam pomógł, no zinterweniował po prostu. Właśnie tutaj jakieś nitki mi dropią ogólnie. Ale no zobaczymy, czy poradzimy sobie bez tego żelaza. Także co, potrzebujemy 3 żelaza w sumie, no bo 1 kilo tam wystarczy, no nie? Ja tutaj mam diaksa, jak coś, już jednego, wykopany diaks. Tych nitek trzeba szukać, kurde. Ale jest, patrz. Mam drugiego diaksa jak coś, stary. Tylko teraz, o, jedno żelazo, czyli tak. Potrzebujemy 3 żelaza. O, patrz, są 3 żelaza, dobra. No to dawaj, nie wiem, czy tutaj admin nie postawił, ale dobra. Dawaj. Dobra, ja kupię ci to żelazo. Tutaj jest taki niewzięty kilow, jak coś, on nam wskazuje drogę, że tutaj jest diament, który został już wykopany. Także ogólnie to... No ogólnie to ten, gamę mode 1 i idziemy. Nieważne, ja nigdy nie oszukuję, ale to nie była moja wina. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dobra, witam w szklanym labiryncie. Ale najpierw wyrzuć wszystkie przedmioty, serio? Dobra, wyrzucam. No ej, na mnie to wyrzucasz, geniuszu. Ja już jak coś to wyrzucił. Ej, gdzie tu pierwszy ten? Wyrzucił i po cichu już leci. Gdzie to jest? No ja sam nie wiem. Ej, stary, to jest taki
To jest labirynt. Wytyfy, o co tu kaman, nie? Ja idę na nie wiem, na czuję, jakbym szedł po ciemku, stary. Tak... No ja też. Ja nie wiem w ogóle gdzie idę. Ale tutaj nie przywalisz piszczelem o szafkę, nie? Nie widać. No, dokładnie. Ale nie widać w ogóle jakiejś tutaj, nie wiem, krawędzi, coś takiego, jakiś rys taki. Serio, to normalnie jakbyś szedł po ciemku, nie wiesz gdzie, nie? Ale faktycznie nie boli, jak się uderzysz, no nie boli. W sumie to ja wolę już tam piszczelem niż małym palcem, nie? To jest chyba najgorsze. Ej, nie, serio, normalnie ten, szklana pułapka czaisz. To może lepiej widać. Dobra, ej, tutaj jest chyba to przejście w ogóle. Ja już jestem jakoś blisko, mam nadzieję. Chyba, że będzie to tak specjalnie, że niby jestem. No jestem blisko, a tak naprawdę jest gdzieś z drugiej strony wej. Nie, czekaj. Jest! Dobra, ja przyszedłem jak chcesz. A na razie. Checkpoint, mam już checkpointa. Dobra. To chodź tutaj do checkpointa, prześpijmy się. Czekam na ciebie. Jak ty miałaś? Victorio. Dobra, ja już jestem wyspany, Rześki, ty już też przespałeś się? No. Wagoniki. Dobra, lecimy. Need for speed. Czekaj, bo ja tak ustanąłem, że... O, udało się, dobra. A, fajnie. Tylko ja tak czuję, jakbym leżał w tym wagoniku jakoś, na tych szyjdę. Spadam! Dobra. Co? Czekaj, ja miałem jakiegoś buga, że wysiadałem z wagoników, stary, tepnij mnie tam. Jesteśmy już, sytuacja ogarnięta. Patrz, tu się coś otworzyło. I teraz, uwaga, lawa, jak to nazwać? Lawa unik. Skaczymy. Uwaga, teraz, kto ma słabe nerwy, kto tutaj, bo to jest prosty parkour, stary, tylko że możesz się zdenerwować i spać. Spadłeś? No tak. Aha. No i od nowa nie ma tak łatwo, idziesz tam. Właśnie o to mi chodziło, że nie moda, a jak wpadnę do lawy, to nie tego. Nie, spokojnie, ja już to przeszedłem dawno. Dalej, czekaj. Nie, w sumie co ja robię? Przecież ja gracz pierwszy, ja czekam, tutaj powinna być rywalizacja. Uwaga, idź tylko za czerwoną wełną, ale zaraz. To w sumie rywalizujemy, czy nie? Bo ja już trochę taki nieogar. To rywalizujemy, czy to jest współpraca? No to jest na współpracy to jest. Bo to cała zastrzeżka. Oszukałem widzą! To nie jest Kazama versus widz, to jest Kazama i widz, lol. To będzie, ale nie wiem. Ale... Dobra, to tytuł odcinka oszukałem będzie... widzów. Nie, to po prostu nie jest uwzględnione, w czym będziemy rywalizować. Uwaga, idź tylko za czerwoną wełną. Oraz kieruj drugiego gracza, on ma taką samą trasę jak ty, dobra. Ej, słuchaj, ale patrz co ja mam. Uwaga, musisz się słuchać wskazówek pierwszego gracza. Powie ci on jak iść, ale uważaj, ten zły ruch i przegrywasz. O kurde. Okej, słuchajcie, materiał podzieliłem na dwie części, także kolejny odcinek z widzem z Blue pojawi się na kanale, a im więcej nabijecie łapek, komentarzy i wyświetleń, to tym szybciej będzie ten materiał. I jeszcze taka jedna bardzo ważna informacja, zajrzyjcie od razu dzisiaj teraz na fanpage'a mojego na Facebooku, ponieważ będzie tam, jest tam taka bardzo ważna informacja, że jutro prawdopodobnie odbędzie się nagrywanie Minecraft Team Deathmatch wraz z widzami. To jest właśnie ta seria, którą prowadziłem pół roku temu i chciałbym ją wznowić i wymyśliłem, że youtuberzy prawdopodobnie będą mierzyć się z widzami, także zajrzyjcie na Facebooka, na fanpage'a i i trzymajcie się, komentujcie tam, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Nie, to już mówiłem. Dobra, trzymajcie się, na razie. Roll the drums.